wymienione 9 cech osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Czyli takie klasyczne NPD, gdzie jest to już, no powiedzmy, duże prawdopodobieństwo, a wręcz prawie pewność, że ta osoba nie ma szans się zmienić. Jeżeli spełnia 5 z 9, to raczej sygnał jest do tego, żeby opuszczać taką relację, ponieważ ona będzie ciebie wyniszczać. Jeżeli masz, powiedzmy, 3-4 ślady narcystyczne, można mówić o jakiejś pracy z tym, głównie twojej oczywiście, czyli strategii radzenia sobie, ale przede wszystkim również prawdopodobnie wyleczenia siebie z traumy, bo ty masz najprawdopodobniej, jeżeli żyjesz z osobą narcystyczną, rozwinięte PTSD, czyli post-traumatic stress disorder. Potrzebujesz sobie zdekodować swoje automatyczne odruchy, reaktywność. To wszystko, co prowadzi ciebie do prób dogadania się, tłumaczenia, wyjaśnienia czegoś w momencie, kiedy ewidentnie druga strona nie chce słuchać i nie jest zainteresowana twoim zdaniem. Więc przyjęcie do wiadomości, że w ogóle są ludzie, którzy są skonstruowani inaczej niż my, tak? Zakładając, że mówimy tu my empaci, my ludzie wrażliwi, my ludzie skierowani na relacje, na dogadywanie się i zmienianie czegoś, żeby było lepiej. Być może spotkaliśmy osobę, która akurat nie jest tym zainteresowana. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba przyjąć, to jest taka twarda prawda, której musisz stawić czoło, stanąć twarzą w twarz z tym, że okej, ja jestem tak skonstruowana, a tutaj mam po drugiej stronie kogoś, kto jest zupełnie inaczej skonstruowany i kogo celem być może jest wygrać walkę, może czuć się lepszym, może czuć się silniejszym. Okej, i trzeba to przyjąć na poziomie, wiesz, takiej prostej akceptacji, że, no, że zgadzasz się, że może tak być, że na tym świecie są różne filtry, różne pryzmaty widzenia, w tym również i taki. Ale wiesz co, to jest bardzo już dobrze, to już jest dużo, bo ty już potrafisz wprawdzie tuż po, ale zaobserwować coś, skomentować to z poziomu innego niż poziom istoty, która właśnie została skrzywdzona. I o to tutaj chodzi. Miej dla siebie współczucie, bo ty masz flashbacki emocjonalne. To znaczy już w tym momencie jesteście po tych iluś latach zapętleni na takim poziomie, że on tylko wciska odpowiednie przyciski i instrument gra zgodnie z oczekiwaniami. Zgadza się? Więc chodzi o to, że instrument musi przestać wydawać dźwięk tam, gdzie dotąd go wydawał. I co tak naprawdę możesz zrobić? Na początek, na samym początku, w momencie, kiedy są wciskane twoje znane ci przyciski, przychodzi partner i zaraz sobie tu podam jakiś przykład, ale w tym momencie powiem to abstrakcyjnie. Przychodzi i mówi ci coś, że na przykład to znowu ty coś tam, tak? Bo to zwykle jest ten rodzaj dyskursu, który prowadzi ciebie do tłumaczenia się, tak? Znowu coś jest z tobą nie tak, znowu masz z czego się tłumaczyć. Ty bierzesz oddech. Przede wszystkim pierwsza rzecz, jaką robisz. Zamiast odpowiedzieć, bierzesz wdech. To jest prosta procedura, prawda? Jeżeli sobie to zapamiętasz, to zrobisz. Aha, on to mówi, a ty robisz wdech. I myślisz, okej, on właśnie w tej chwili wybiera tak się wyrażać. To jest dla mnie okej. I robisz nic, bo zawsze jest lepiej zrobić nic, niż zrobić po staremu. Niż zareagować, wiesz, oporem. Bo opór jest tym, czym prawdopodobnie on się karmi. Jego zasila twój opór, jemu twój opór daje poczucie, że jest mistrzem gry, że rozdaje karty i że właśnie znowu może się skąpać w prysznicu twojej bezradności. Więc w momencie, kiedy ty nie wykazujesz bezradności, to już jest wiele. Po prostu jesteś. Jesteś przestrzenią, w której on się wydarza. Ja często proponuję spojrzeć na to z perspektywy, jakbyś oglądała film. Jak oglądasz jakiś film, dajmy na to brazylijską serial brazylijski, tak, tragedię, i tam Leoncio krzyczy na powiedzmy Marię, to ty w ogóle nie przeżywasz tego w żaden sposób i nie masz pomysłu, żeby mieć w sobie oburzenie na to, jak on może ją tak traktować. No może na jakimś poziomie, tak? Ale nie jest to poziom, na którym ty będziesz płakać, krzyczeć i prawda, i podbiegać do telewizji. A to, żebyś ty się nie czuła dotknięta i zaatakowana, wymaga tak naprawdę kilku prostych rekonstrukcji, a raczej dekonstrukcji. Pierwszą jest to, że ludzie nie powinni się tak zachowywać. Drugą jest to,
że twój partner nie powinien się tak zachowywać wobec ciebie, bo jest twoim partnerem. Nie, to nie działa, jak wiesz, to się nie sprawdza. Można nawet iść dalej i powiedzieć tak, że ty sobie wybrałaś tego partnera, żeby sprawdzić siebie, żeby może zdobyć jakiś poziom mistrzostwa w relacji. Mistrzostwa właśnie w niebyciu dotkniętą. Bo dopóki ty wierzysz, że on nie powinien, że coś nie powinno być tak, jak jest, no to welcome, to jesteś w grze. I przegrywasz, bo on jest mistrzem tej gry. To nie jest twoja gra, to jest jego gra. Tak, tylko że jesteś na jego warunkach, to znaczy wiesz, o co chodzi? Wygląda to tak, jakbyś ty postanowiła, że grasz kulturalnie w szachy. I szachy mają pewne zasady. I wszyscy przecież znają zasady tej gry. I wiadomo, że nie można robić ciosów poniżej pasa. Nie można po prostu zrzucić komuś pionka ręką o tak z szachownicy. A twój partner wcale tak nie uważa. Więc on gra w boks na przykład. Więc on podsuwa pod ciebie swój przenośny ring bokserski. Nadmuchuje ten ring i ty stoisz na ringu. Jeszcze on ma do współpracy niewidzialnych bokserów, którzy walą w ciebie z każdej możliwej strony. Czy ty tego chcesz, czy nie i czy wiesz o tym, czy nie. No, różne strategie, które są po prostu perfekcyjnie dobranymi strategiami tylko po to, aby ciebie znokautować. Więc za chwilę leżysz i mówisz, jak to? Przecież mieliśmy grać w szachy. A on się śmieje i mówi, jakie szachy? Kto tu w ogóle mówił, że gramy w szachy? Więc dopóki ty będziesz wierzyła, że gracie w szachy i że umówiliście się, że gracie w szachy, to ty próbujesz grać w grę. Ja mam rację, ty masz rację, ja jestem dobra, ty jesteś dobry, ale on nie gra w taką grę. On gra w inną grę. On gra w grę, ja mam rację, ty nie masz racji, ja jestem zły, ty jesteś dobra i co z tego? Tak? Na przykład. Albo jeszcze inaczej to można nazwać. Jest to inna gra. Na pewno inna. Jesteś zmęczona. Bo to jest męczące. Bo to jest totalnie wtórne w stosunku do tego, co doświadczasz jako odrzucenie, jako zranienie. Powiedz mi, kochana, proszę, najgorszą sytuację może, tak, bo będzie nam łatwiej pracować na materiale żywym. Jaka najgorsza rzecz ciebie spotkała? Anna, tu muszę ci powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, i to nie są, obydwie nie są miłe wiadomości, ale są bardzo wyzwalające. Pierwsza rzecz, musisz sobie przypomnieć wszystkie te sytuacje co do jednej, i może ci to zająć 2 lata, może 3, ale jak ich nie oczyścisz, w sposób, jaki ci powiem, jak możesz je oczyścić, to po prostu to nici, ciało będzie zablokowane, ty będziesz ciągle, wiesz, łapać gul w gardle i będzie się zapętlać. Ja tutaj pozwolę sobie dać ci taki dłuższy feedback. Po pierwsze, o pierwszej rzeczy już powiedziałam, i tak musisz te wszystkie sytuacje przypomnieć sobie, oskarżyć i wybaczyć dla siebie, tak jak już wiesz, znasz procedury. Wybaczyć, ja polecam ci metodę z Tety bardziej niż z Alfy, bo mianowicie nie robisz żadnego wysiłku w celu podniesienia swoich fal Alfa na zasadzie łączenia się na przykład z wdzięcznością za to doświadczenie, tylko puszczasz sobie muzykę, w której się roztapiasz. Taką muzykę, która po prostu pozwala ci popłynąć i mieszasz się z muzyką i puszczasz wyobraźnię swobodnie. Ona ci sama przyniesie obraz uzdrawiający. To jest taki krótszy skok do tego, żeby wybaczyć technicznie. Tak, ja bym powiedziała tak, że nawet nie skupiaj się na odczuwaniu emocji, bardziej się skup na tym, że patrzysz tej osobie w oczy. Jeżeli patrzysz jej w oczy i formułujesz wyraźne oskarżenie, ja tak pracuję, bo ja te metody jakby trochę po swojemu przekonstruowałam i to działa. Patrzysz w oczy tej osobie. Jak jej patrzysz w oczy, to ten ból może być lekki, on nie musi być jakiś wcale taki, wiesz, że cię ściora, ale dostawiasz siebie jako anioła z przyszłości do tej istoty, która to przeżyła. Nie jesteś tą istotą. Ty dostawiasz siebie tam i mówisz do niej, to teraz oskarżymy go o to i o to. Ja tak pracuję i powiem ci, że to jest jeszcze lepsze. Mówisz do tej osoby, że teraz oskarżymy go o to, że wtedy to i to. I wyformułujesz wyraźne oskarżenie, a potem dalej patrząc mu w oczy, mówisz, mimo to wybieram wybaczyć ci albo jemu, wybieramy wybaczyć jemu, ponieważ mamy z tego takie i takie lekcje, ponieważ wiemy dzięki temu to i to i wtedy puszczasz muzykę. Jeżeli muzyka cię poniesie, to w ogóle nie musisz robić nic. Ona cię roztopi, rozpuści, wzniesie cię. To musi być dobra muzyka, która daje ci takie poczucie odpływania i wznoszenia. I to się samo wtedy jakby rozwiązuje kreatywnie. Natomiast to jest jedna rzecz.
A druga rzecz jest taka, że twoje ego przyzwyczaiło się do wycinania cię z tego, żeby nie czuć, że widzę, że masz niechęć wyraźnie do pamiętania. Zostaje wszystko, w ciele jest wszystko i dlatego trzeba te traumy odczarowywać, uwalniać, trzeba je czyścić i to jest według mnie, tak jak ja po komorze widzę, to 2-3 lata to jest proces nie tylko tych traum związanych z partnerem, oczywiście przede wszystkim również z dzieciństwa. Więc to sobie wszystko jednak trzeba, no ja polecam tak co wieczór, to są 2-3 lata nie w komorze, kiedy co wieczór systematycznie, aktywnie poszukujesz w swojej podświadomości, gdzie jeszcze coś boli, gdzie jeszcze jest coś zahaczone, gdzie cię trzyma, bo bez tego nie pójdziesz, bez tego nie pofruniesz na pewno. To cię będzie trzymać i to trzyma, jeżeli ty nie jesteś tego świadoma, nie nazywasz po imieniu, to cię trzyma na poziomie ciała, dokładnie tak jak relacjonujesz. Więc chodzi o to, żeby się uwolnić, żeby być istotą wolną, która samą siebie szanuje na tyle, że ktoś ciebie będzie traktował bez szacunku, to jedyne co odczujesz to zdziwienie, a nawet współczucie do tej osoby i to będzie szczere i autentyczne. Przychodzi do ciebie twój partner, a ty jesteś totalnie zdziwiona, że on nie traktuje cię z szacunkiem, z miłością i uwagą. Że nie jest zainteresowany twoim zdaniem. Będziesz zdumiona tym, tak jakby ciebie to nie dotyczyło. Rozumiesz? O to chodzi. To byłby cel, który ja bym wyznaczyła, jeżeli byśmy miały pracować więcej w tym kierunku. To taki cel terapeutyczny, to by tak właśnie wyglądał, że ty wyrażasz zdumienie, kiedy on próbuje ciebie zranić. I wtedy ty jesteś w punkcie zero. Ty jesteś w tu i teraz. Bo wiesz, każda ofiara narcystycznego zawłaszczenia, manipulacji jest gotowana jak żaba, tak? Podlega gotowaniu żaby. W związku z czym ty, gdybyś ty w początku związku dostała taki, powiedzmy, feedback, czy taki hardcore, jaki się może wydarzać teraz, to ty byś powiedziała, dziękuję, prawdopodobnie byś tak zareagowała. Ten facet jest niebezpieczny i wolę nie mieć z nim nic wspólnego, tak? Prawdopodobnie zostałaś wychowana na zadowalacza, tak? Na osobę, która żyje po to, aby sprawić, że jest dobrze, że inni się nie gniewają, chodzi na paluszkach. Widocznie on bardzo szybko się zorientował, jak ty jesteś skonstruowana, więc bardzo szybko przeszedł od razu do tej swojej prawdziwej wersji. Nawet nie musiał za bardzo się wysilać na jakiś, wiesz, Hollywood. Nie musiał tego trzymać i pilnować. Zobaczył, że ty jesteś wymarzoną tutaj, tak. Wiesz, ofiarą. Od razu, tak? Ofiarą? No właśnie, wymarzoną partnerką do tańca. Tak? Wymarzoną partnerką do tańca, dokładnie. No, dokładnie. Ty nie jesteś tą osobą, ty potrzebujesz się tego nauczyć. I jeżeli zrobisz to dla siebie, będąc wciąż w tej relacji, to rzeczywiście masz szansę spotkać być może inną relację. A być może, jeżeli on ma tylko te ślady narcystyczne, tak, czyli powiedzmy 3 cechy, to jemu się też może zmienić. Tylko i tak musisz to zrobić dla siebie, bo inaczej to jest oszukiwanie się, rozumiesz? To wszystko, co teraz powiedziałaś, dla mnie z poziomu terapeuty, to jest bla, bla, bla. To jest robienie samej sobie mgły, ale to są teorie. Jaką musisz być wibracją? Czego? Już mówiłyśmy o tym. Poczuj to, bądź w tej sytuacji i poczuj, że on budzi tym w tobie zdumienie. Zdziwienie to jest jedyna reakcja, jaką on w tobie budzi. Nie jesteś zaskoczona. Właśnie i to sobie potrzebujesz skasować. Skasuj sobie jak tak można i powtórz sobie jak trzeba milion razy dziennie. Można. Można tak. To jest algorytm. To jest pewien typ osoby. Tak, to są 2 różne zdziwienia. To jest typ osoby spotykanej na całym świecie, uniwersalnie, we wszystkich kulturach, co ciekawe. I oni się zachowują, jakby chodzili na uniwersytetu dla narcyzów. Nie wiadomo, kto ich szkoli, ale robią to samo, te same strategie, te same zachowania. Więc i tak nie ma sensu się dziwić, jak tak można, bo po prostu tak można. To tak, jakbyś się dziwiła, że jeż jest jeżem i ma kolce. Jak tak można? No z poziomu człowieka jest to dziwne, tak? Albo jak można być gąsienicą, rozpuścić się i zmienić motyla? No można. Po prostu można. Zwyczajnie. Jest taki typ istoty, który tak może i nawet tak lubi. I teraz jak ty masz już go zdefiniowanego w ten sposób, to przestajesz się do cholery dziwić w kółko bez sensu, że tak można. Bo już wiele lat się dowiadujesz, że jak najbardziej można. I druga rzecz, nie zależy to od ciebie. W ogóle od tego, co zrobisz, jaka jesteś,
co, jak się zachowasz, to nie ma najmniejszego związku z tobą, z twoim zachowaniem. To ma związek tylko i wyłącznie z twoją chęcią do bycia w grze lub niechęcią do bycia w grze. Jeżeli ty generujesz opór, to jest to właśnie ten powód, dla którego ta gra dalej się toczy. Więc teraz wiesz, że można i on robi to zachowanie. Wiesz, że stawką w grze, czyli wygraną, jest twój opór. To, że będziesz zraniona, czyli to, że będziesz miała opór, bo jak nie mamy oporu, to nie jesteśmy zranieni. Jak masz pełną akceptację, że tu i teraz ta istota się tak wyraziła, ale zamiast czuć się zraniona, wchodzisz w pozycję swojego jakby adwokata czy obrońcy, to jak możesz zareagować? Wyobraź sobie, jak zareagowałaby osoba, którą możesz określić dobrym strategiem albo zimną suką, jak wolisz. Bo to jest twoja antygra, to jest twoja antyteza, której ty potrzebujesz się nauczyć. Okej, okay, jakkolwiek to nazwiemy, potrzebujesz antytezy do bycia miłą, grzeczną dziewczynką, rozumiesz? Dlatego powiedziałam zimna suka. Bo ty musisz umieć się wczuć w różne rozdania, różne gry. I jeżeli ty do tej pory wierzyłaś, że trzeba łagodnie, dobrze, miło i w ogóle i tak dalej, to na tym się przejeżdżasz, więc potrzebujesz antytezy. Jakie zdanie mogłabyś powiedzieć? On mówi to, co mówi, że do lekarki sobie żartuje, a ty na to co? Teraz jesteśmy w symulatorze lotów. Możesz sobie fantazjować. No właśnie, widzisz? Widzisz, twoje ego jest ukształtowane tak, że ci mówi, że ty nie masz prawa, że ty nie zasługujesz, że tobie się nie należy przestrzeń. Ty samą siebie stawiasz w tej pozycji, w której i on ciebie stawia, bo jest w tym sensie twoim lustrem. Więc jak nie zaczniesz dbać o siebie, troszczyć się o siebie, stawać w swoim imieniu, stawiać siebie na pierwszym miejscu, bo i tak jedyny wszechświat, jaki masz do zbawienia, to ty. Jak będziesz stawiać siebie na pierwszym miejscu, to nie będziesz egoistką. Będziesz zdrowo kochającą siebie osobą. Wreszcie. Więc mogłabyś mu tak odpowiedzieć. A wiesz, co ja bym odpowiedziała? Chcesz wiedzieć? Ja bym powiedziała, serio? Ty mówisz to do mnie i to właśnie teraz? Naprawdę, nie mogę w to uwierzyć. Krótko. Krótko, ale zupełnie nie wchodząc w jego grę. Że nie wierzę, że tak kochający ojciec, tak cudowna istota, jak ty mógł powiedzieć to właśnie teraz. Koniec. On nie ma na to rozdania. Więc proste zdanie, bo nie chodzi, kochanie, o to, żebyś ty jemu pojechała, czy nie pojechała. Chodzi o to, żebyś mu wytrąciła, żebyś była jak woda, która mu się przelewa przez palce. Ty to robisz dla siebie. Nie po to, żeby się odegrać. Bo cięta riposta, czy wiesz, błyskotliwa odpowiedź, oczywiście to jest lepsze niż poczucie ofiary. Wszystko jest lepsze niż wpadnięcie w ofiarę. Ale to jest ciągle obrona. Tu jest ciągle sparring i on to czuje w energii. W momencie, kiedy ty mu przepływasz przez palce, nie ma sparingu. Nie ma w ogóle takiej sytuacji, w której on dostaje to, co chce. Czyli twój opór, twój smutek, twoją niezgodę. Rozumiesz? Ty masz pełną zgodę, tylko i wyłącznie wyrażasz zdumienie dla siebie. Nawet nie oczekujesz jego reakcji. Ciebie bardziej męczy twoje myślenie o tym, niż samo to, że to się dzieje. Jeżeli wybierzesz wolność, jeżeli powiesz, okej, wow, mam wspaniałą okazję stać się mistrzem, wybieram być wolna, nie dam się, będę uważna, to będziesz w tu i teraz. Zamiast tu, wiesz, chmurokształty, myślokształty, bla, 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 bądź zawsze w tu i teraz. I ciesz się. Ciesz się tu i teraz takim, jakie jest. Jeżeli on przychodzi i zapodaje ci coś, to ty się cieszysz, że już wiesz, co się dzieje. Kiedyś nie wiedziałaś i to jest okej, i to sobie trzeba wybaczyć. Bo naprawdę, naprawdę bardzo bystrzy i wrażliwi ludzie dają się nabrać i wkręcić. To są mistrzowskie strategie, tak? Te, które oni stosują. Ale teraz ty już wiesz, co jest grane, ty masz algorytm. Więc jak on przychodzi, zawsze musisz mieć pewien poziom czujności. Aha, i skasuj sobie zdanie, że związek jest po to, żeby uszczęśliwiać. To jest pierwsza rzecz, którą proszę, żeby robił każdy, kto ze mną pracuje. Związek nie jest po to, żeby cię uszczęśliwiać. To są bzdury zapożyczone z filmów i bajek. Związek jest po to, żeby cię rozwijać, żebyś miała lustro, które sprawi, że odkryjesz siebie. Że będziesz szybciej i lepiej wiedziała, kim jesteś i będziesz miała świetną relację z górą, z wyższym ja, z Bogiem, jakkolwiek to nazwiesz. To nie oznacza bycia świetnym. To oznacza, że ty jesteś w kontakcie z ciałem, z tym, co czujesz, z emocjami, z intuicją. Masz gdzieś całą resztę. Dokładnie masz gdzieś. Bo wiesz,
że to, co cię prowadzi, jest tak wielkie, tak potężne, a twoje dostrojenie do tego jest tak mocne, że ty zawsze i wszędzie będziesz we właściwym czasie i miejscu. Kropka. Do tego masz dojść. I co więcej, ty też możesz jemu przyspieszyć jego rozwój, jeżeli, tak jak powiedziałam na początku, nie ma NPD. Bo jak ma, to trzeba spieprzać, wiesz, to rzeczywiście Grey Rock, czyli wiesz, ta technika szarej skały, znasz ją? Nie. To jest jedna z podstawowych technik, jeżeli czujesz się prowokowana i naprawdę nie masz ochoty, ani nie masz lepszego pomysłu, to jesteś jak szara skała, czyli jedyne, co generujesz z siebie, to nawet nie zdziwienie, a nudę. Zachowujesz się jak osoba skrajnie znudzona, czyli na przykład mąż przychodzi i mówi po nocy, gdy nie było go w domu i ty nie wiesz, gdzie był. I nawet jeśli tą noc nie spałaś i się denerwowałaś, to kij z tym, udajesz, że spałaś. I mówisz, o, cześć. No on mówi, cześć, nie? No i zapodaje ci na przykład, no wiesz, byłem z kumplami, tam bawiliśmy się dobrze, no coś tam po pracy wyszło. No i ogólnie było ciekawie, koleżanki też były. A ty na to, no dobra. Wiesz co, sorry, bo muszę wywiesić pranie. To jest ta strategia. Film, w którym grasz, jest skrajnie nudny, nawet jak nie jest. Nawet jeśli masz ukryć prawdziwe emocje, to się mega opłaca. I to jest technika, która nie dość, że jemu zupełnie wytrąci narzędzia prowokowania ciebie z rąk, no bo ty się nudzisz. Ewentualnie jak on mówi, to ty pytasz coś jeszcze, ale kompletnie znudzonym tonem i nieważne jakim kosztem, ale naucz się tego, bo to jest genialna technika na wszelkich manipulatorów i prowokantów. Nikogo nie ma w domu. Tam nie ma tej osoby, której on szuka. I teraz jeżeli on ma NPD, to jest to wręcz genialna technika na rozstanie się. Bo jeżeli ma zaburzenie narcystyczne, to on cię porzuci. On nie będzie mógł żyć, on wyschnie, rozumiesz? On będzie czuł, że usycha jak na pustyni. Oczywiście nie możesz mu też za bardzo mówić nic o sobie, tak? Żeby nie było tej, wiesz, tej podkładki do paliwa, że na przykład, wiesz, coś mnie spotkało w tym dniu. Po prostu nudno. Cały dzień to, co robiłaś, to myłaś gary, wieszałaś pranie, zaprowadziłaś dziecko do przedszkola, a co w przedszkolu? No nic, jak zawsze, wszystko normalnie, rozumiesz? Jesteś szarym człowiekiem. Tak maksymalnie szarym, jak możesz. Bo narcystyczne osoby potrzebują nie szarych ludzi, potrzebują ludzi żywych. Bo w nich w środku nie ma życia. Więc oni biorą sobie obiekt zastępczy, który ma życie, który jest, wiesz, pełen kreatywności, radości, takiej, wiesz, beztroski często, no ale jest też naiwny. Wiesz, ten pakiet, zostaw tą radość życia, zostaw tą zdolność cieszenia się, pewną taką niewinność, ale nie naiwność, bo naiwność podkłada. Naiwność jest tym, co cię rozkłada, więc musisz wiedzieć. Jest tutaj sparring, jest partner, jest prowokacja, jest manipulacja, a ty się nie dajesz i jesteś szarą skałą. To jest podstawowa jakby technika na to, żeby sobie też odpocząć. Graj tą nudę, nie musisz jej czuć. Wygeneruj z siebie taką grę. A on będzie miał momenty, kiedy jest fajny, normalny, dobry, czujesz to w energii. Na pewno się już nauczyłaś perfekcyjnie wyczuwać, kiedy nadchodzi ten cień. Jeżeli on ma cień narcystyczny, to ty wiesz, zanim on coś powie, zgadza się? Wiem. No właśnie, i wtedy tylko przypominaj sobie szarą skałę, ewentualnie zdziwienie. Ale szara skała jest łatwiejsza. Codziennie, co wieczór, idziesz do swojego dziecka, zacznij od, bo ty też robisz projekcję z rodzica, rozumiesz? Wy oboje gracie, on też ma swoje uwarunkowania, nie? A ty masz swoje, więc nie graj z nim w rodzica, bo to ty rodzica odrzucasz. Którego? Boję. No to widzisz. To znaczy... Pakiet. No tak. No tak, no to gratuluję, no bo możesz go przerobić w pakiecie. Wszystkie możliwe, jakie ci się przypomną. Najpierw ci się będą przypominać najbardziej oczywiste, hardkorowe sytuacje, a potem takie mniej oczywiste, co nie znaczy, że mniej raniące. Bo jak już wiesz, jak byłaś u Jima, to wiesz, że trauma nie ma kryteriów obiektywnych. Trauma jest totalnie subiektywna i bardzo drobne zdarzenie, jeśli dla ciebie jest traumą, to po prostu jest traumą. I odwiedzasz dziecko, ale stawiasz przy nim siebie, dorosłą, najlepszą wersję. Niekoniecznie taką, jaką teraz myślisz, że jesteś, tylko taką podrasowaną, wypasioną wersję siebie, rodzica doskonałego. Rozumiesz? Stwórz rodzica doskonałego, którym jesteś ty, który wygląda jak ty i idziesz do dziecka. I mówisz do tej dziewczynki, kochanie, jestem przy tobie i już nie jesteś sama w tej konkretnej sytuacji. Już nie jesteś i nigdy nie będziesz sama, bo ja tu na zawsze zostaję z tobą. Czyli tak jakbyś, wiesz, na grze planszowej dostawiała ten pionek w to miejsce, on już tam zawsze zostaje.
I mów do tego dziecka, to chodź, teraz co tu się dzieje? Płaczesz, czy tam jesteś smutna, przestraszona, cokolwiek? Bo co? Bo aha, bo to. No to chodź, to wygarniemy im. I ty, dorosła osoba, wygarniasz w imieniu dziecka, obejmując je. Że to, że tylko wiesz, nie robisz tego globalnie, że byłaś złą matką, tylko w tym momencie, że wtedy zawstydziłaś mnie, że wtedy zasmuciłaś mnie, że nie było cię przy mnie i tak dalej. I mówisz temu dziecku, zawsze tu będę przy tobie i odchodzisz. I to się rozpuszcza. I wiesz to po tym, że jest lżej i że nie wracasz do tego. A wiesz czemu? Bo oczekujesz. A to ty jesteś cudem. Nie ma cudów, które nastąpią. Ty, tak, ty jesteś cudem, który ma nastąpić. Rozumiesz? Ty jesteś tym cudem. Nie ma innych cudów. Ty jesteś cudem, który ma nastąpić. Popatrz sobie w oczy i powiedz to do siebie w lustrze. To ty jesteś tym cudem, na który czekam. To jest zadanie domowe, ok? Idź do lustra i powiedz na głos, to ty jesteś tym cudem, na który ja czekam. To ty się masz wydarzyć. W związku z tym za mało, tydzień to jest za mało. Oni cię mogli zaledwie nauczyć, jak to biega, którędy odbywa się podnoszenie fal i jak dojść do swojej własnej technologii, radości, wdzięczności i tak dalej. Ale potem jest twoja praca, dzień w dzień, dzień w dzień. I takie słowo, które tutaj ci się przyda, samodyscyplina. Nie przyniesie nic kiedyś. Tu i teraz jest ten efekt. Jeżeli dzisiaj czujesz się świetnie, bo dzisiaj wstałaś wcześniej, to masz efekt. Nie ma kiedyś. Zapomnij o to. Nie słuchaj tego głosu. W ogóle olej tego komentatora. Tu i teraz jest ten efekt. Wszystko, co działa tu i teraz. Jeżeli czujesz się dobrze, to to jest to. Koniec. Jest zawsze tu i teraz. Nie ma potem. Tego nie ma. Wyspy będę w ogóle nie ma. To jest wyspa Fata Morgana. Tu i teraz jest twój czas, twoje życie, twoja ty. Jeżeli tu i teraz się czujesz lepiej, to cała reszta nie ma znaczenia. Rozumiesz? Cała reszta nie ma znaczenia. Rób no tak, żebyś ty się czuła dobrze. Coś, co chyba rozwaliło system, powiem ci. No, bo poczułam po prostu takie pff. Ja pierdzie. To jest takie proste, kuźwa. No. Tak, kochana, cieszę się bardzo. Cieszę się, że poszło. I zaraz sobie to zapiszę na, nie wiem, ścianie wielkimi literami, tak. Tu i teraz. A wiedz, że jeżeli ty się czujesz dobrze, to wszyscy się będą czuli dobrze z tobą, wokół ciebie. I nie będziesz miała wibracji, które przyciągną coś negatywnego. Więc czuj się dobrze w trakcie nawet tego, co twój umysł kiedyś uważał za negatywne. Oddychasz, patrzysz na to i nic. I po prostu ty na to nic. Bo wtedy jesteś wibracją, która nie rezonuje z tym. I to zniknie z twojego życia, jeżeli będziesz konsekwentnie wibracją tego, że to nie jest o tobie. Ale do tego potrzebujesz jeszcze w tym dzieciństwie trochę pozaglądać. Żeby te dzieci się czuły dobrze. Bo one są w tobie, one nie są gdzieś tam. One mieszkają również w komórkach twojego ciała, w twojej energetyce. Więc te dzieci trzeba pouwalniać, jak je pouwalniasz. A jednocześnie będziesz w tu i teraz dbać o to, że jest okej, jest najlepiej jak może być. To nie ma siły. Na takich ludzi nie ma siły, bo to jest niewymyślone. Wtedy jesteś prawdziwa. To jest coś do zobaczenia tutaj, że jestem istotą empatyczną, troszczącą się, więc do cholery, kto się ma zatroszczyć o mnie, jak nie ja sama? Dlaczego ten partner, ten wybrany, postawiony w miejscu, prawda, rodzica doskonałego, bo umówmy się, że na początek to są te projekcje. Dlaczego on ma mi udowodnić, że jestem wartościowa? Dlaczego on ma mnie traktować jak kogoś, kto jest cudowny i wspaniały, skoro przecież to ja mogę siebie tak traktować? To ja siebie mam od tego, żeby właśnie postanowić, że jestem tą cudowną, wspaniałą istotą. I wtedy, jeżeli on tego nie widzi, to on ma problem, a nie ja mam problem. Kto ma problem, jeżeli on tego nie widzi? To wiesz, to jest piękna metafora, tylko ona ma jedną słabość. Ona ma taką słabość, że oczywiście ego po to jest. Ono jest generalnie wielkim, mocnym przekonaniem, że coś nam grozi i że musimy się zabezpieczać i bronić. To jest dokładnie na tym oparte. Jest oparte również na oporze, przeciwko temu, co jest, lub temu, co być powinno, a nie jest, jest oparte na kwestionowaniu własnych test. Czyli jak wiesz dobrze, ego ci podpowie jedną
tezę, uzasadni ją, po czym przedstawi zupełne jej przeciwieństwo. Dlatego nie jest to kierunek rozwojowy, ale ego jest tak naprawdę, oczywiście na wyższym poziomie rozwoju jest największym twoim przyjacielem, bo w momencie, kiedy ty rozpoznajesz w nim przeciwnika, czyli inaczej mówiąc, system, który wejdzie w każdą szczelinę, gdzie ty masz wątpliwości, to rozumiesz, dlaczego to jest przyjaciel i przeciwnik w jednym. Ale nie możesz ulec tej uroczej metaforze na zasadzie, a nie, trzeba je ukochać i oswoić. Naprawdę uwierz mi, widziałam bardzo wiele prób ukochania ego. I to się nie kończy dobrze, bo ono jest sprytne. To jest program, który jest bardzo, bardzo cwany i sprytny. Ja zresztą książkę o ego napisałam. Jakie są mechanizmy działania ego? Ono jest bardzo cwanym programem, który jak kwas solny weżre się w każdą szczelinę, gdzie nie ma twojej uważności. Gdzie ty tylko przyśniesz, tam jest ego. Więc trzeba mieć oczy dookoła głowy i trzeba być totalnie przebudzonym i wtedy widzisz wszystkie jego gry. I wtedy rzeczywiście może się zdarzyć tak, że ego skurczy się do rozmiarów tylko i wyłącznie czegoś, co służy budowaniu granic, stawianiu granic, ale też temu, że te granice są na twoje życzenie, twoje świadomości, elastyczne. Że te granice są przepuszczalne, a nie sztywne, tak? Bo na przykład u ludzi przesadnie asertywnych, również narcystycznych, granice potrafią być sztywne. U ludzi borderline'owych, u ludzi, wiesz, people pleaserów, te granice są znowu zbyt przepuszczalne i pozwalają wchodzić na swój teren. Chodzi o to, żeby te granice były wyraźne, jasno zdefiniowane, ale elastyczne. I to jest rola świadomości, to nie jest rola ego. Inne porównanie, jakie ci podam, które dla mnie na przykład jest bardzo wyczerpujące, to jest porównanie, którego używają kabaliści, a mianowicie, że z ego świadomością i powiedzmy wolnością jest tak jak z atomem. Elektron jest ego, neutron jest wolną wolą, czyli świadomością, i proton jest tym pójściem w stronę boskości, źródła. I teraz wolna wola jest pomiędzy i ona wybiera, czy idzie w tą, czy w tą. Wolna wola w każdym tu i teraz ma wybór, czy pójść za głosem ego, które mówi, uważaj, tu się dzieje nie to, co powinno, uważaj, musisz się zabezpieczyć, musisz coś z tym zrobić, czy pójść za głosem bycia jak źródło, czyli przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, dawania, to są odwrotne kierunki. Albo ufasz, albo się zabezpieczasz. Albo jest lęk, albo jest miłość. I jeżeli im bardziej jesteś jak źródło, tym łatwiej ci się przemieszcza po rzeczywistości, tym bardziej masz z nią intymną relację. I tym łatwiej widzisz, jak ona ci odpowiada na twoje zaufanie. Bezpodstawne, to trzeba dodać. Bezpodstawne, jedyną podstawą zaufania jest to, że podlegasz czemuś większemu i ufasz temu tak bardzo, że nie potrzebujesz nawet głosu ego. Że nie potrzebujesz tego, co cię zabezpiecza. Tu jest wolność. To jest kwestia doświadczenia. Im bardziej się będziesz przekonywać, że warto ufać intuicji, czuciu, temu, co większe od ciebie, że twoja relacja jest tu, a nie tu, bo to jest też kluczowe, że nie masz relacji żadnych horyzontalnych z nikim. Z nikim tak naprawdę. Tu jest relacja. I tu odpowiadasz za czystość swoich intencji, za to, jak szanujesz siebie, jak chronisz to, co jest ci dane, no bo to ciało, ten umysł to jest dar. I my mamy obowiązek się o nie troszczyć. I też powiem ci, że to jest piękna odpowiedź, jeżeli partner o coś cię oskarża, a ty mówisz, ja odpowiadam tutaj. Ja w ogóle nie czuję się do tego, bo nie poczuwam się, żeby odpowiadać za cokolwiek przed tobą. Moja relacja jest z moim wyższym ja, czy z górą, czy jakkolwiek to nazwiesz, z uniwersum. Wszechświat mnie rozliczy, nie ty. Nie kombinuj w ogóle. Jak się czujesz dobrze, to cokolwiek to jest właśnie to. Dziękuję, pa.